Nic nie robią, po prostu są na liście widzów. No to bez sensu. Dobra. Moi drodzy. Odpalamy. Man of Medan. 71%. 15 osób zagłosowało na niech giną. No cóż. Dzięki za wiarę we mnie. Ja sobie tylko zmienię jeszcze kategorię. Się przyda. Na właśnie Dark Pits Tures Man of Medan. A w ogóle ja może wam powiem o tym. Bo zacząłem szukać, dlaczego nie dawał mi spokoju tytuł tej gry. Man of Medan, czyli człowiek z Medan. Jak rozumiem, że Medan to nazwa statku, to dlaczego człowiek z Medan? Bardziej pasowałoby mi to Man of Medan, kiedy by Man było pisane przez literę E, co oznaczałoby ludzi z Medan. I rozumiałbym, że to odnosi się do tych właśnie martwych, no, żeglarzy ze statku Medan. Nie. Ogólnie wychodzi na to, zaktualizowało się to, mam nadzieję, że tak, wychodzi na to, że tak, ten statek nazywał się Orang Medan, albo Orang Medan, zależnie tam od czytania, tłumaczenia, nieważne. I to był statek oryginalnie, bo to jest w ogóle cała ta historia, nie jest w całości zmyślona, ona jest na podstawie pewnej legendy o właśnie statku Orang Medan. Statku kompanii holenderskiej pochodzącym z Indonezji, która była pod działaniem właśnie Holendrów, jeżeli dobrze rozumiem. Za tam czasów właśnie lata 40. tam po wojnie zaraz. Więc to był indonezyjski statek Orang Medan i właśnie Orang oznacza człowiek, a Medan to nazwa miasta na Sumatrze, czyli właśnie tam jedna z wysp indonezyjskich. Chyba ta główna, tak mi się wydaje. Więc po prostu Orang Medan, czyli nazwa tego statku, to dosłownie po angielsku człowiek z Medan, czyli Man of Medan. Więc tu się wyjaśnia, ta nazwa tej gry to jest po prostu nazwa statku, nic więcej. O tym nie wiedziałem, więc dlatego się zastanawiam, dlaczego to się tak nazywa dziwacznie, nie? No, więc to jest Orang Medan, ale w ogóle, tak jak mówię, to jest prawdziwa historia, znaczy prawdziwa legenda, tak? Legenda, która krąży, dlatego że faktycznie było tak, że w czerwcu 47, mniej więcej, bo są różne zapisy twierdzące, że to mogło być w 48 i to w innym miesiącu, ale się podaje według legendy właśnie, że ponoć w 47 w czerwcu, czyli tak jak tutaj się ta akcja pierwsza gry toczyła, to dwie amerykańskie jednostki, dwa amerykańskie okręty odebrały właśnie wiadomość, którą gdzieś tu możemy też przeczytać, czyli właśnie SOS dla Orang Medan, pomocy, kapitan i wszyscy oficerowie nie żyją, są na mostku i pod kładem, wszyscy tutaj umieramy, coś tam, potem jest cisza i potem jest ja umieram. I to było oczywiście morse nadawane. No, więc takie komunikaty były. Natomiast załoga statku włoskiego, to też jest legenda, głosi, że załoga włoskiego statku, na której przebywali jacyś misjonarze, wyłowiła z morza Niemca, który właśnie twierdził, że jemu udało się tylko przetrwać właśnie z Orang Medan. Jego gdzieś znaleźli na jakimś atolu, czy w pobliżu jakiegoś atolu i go uratowali. W każdym razie właśnie ten Niemiec tłumaczył tym misjonarzom, dlatego to nie jest jakieś tam konkretne źródło, dlatego że ten Niemiec, jak został uratowany, to niedługo potem zmarł. On twierdził, że był na statku Orang Medan, który płynął gdzieś do Chin i przewoził bardzo źle zabezpieczony ładunek, uwaga, kwasu siarkowego. I po prostu podczas tego, jak statek płynął i tak dalej, ten kwas zaczął się rozlewać, zaczął parować, bo kwas siarkowy bardzo szybko paruje i po prostu no, doszło do zatrucia, poparzenia całej załogi i wszyscy zmarli właśnie na tym statku. Notabene ten statek zatonął. Znaczy ten Niemiec mówił, że ten statek zatonął. No. I wkrótce potem też zmarł, no pewnie właśnie też z zatrucia kwasem siarkowym, no bo wiecie, opary, poparzyło na pewno mu całe drogi oddechowe i tak dalej, niewydolność płuc. No, więc to wszystko jest na podstawie legendy, znaczy prawdziwej legendy, to nie jest w całości absolutnie tutaj zmyślone jakieś fantazyjne rzeczy, tylko faktycznie na podstawie czegoś to jest i to jest, wow, to jest mega. No, ja dzisiaj to czytałem na angielskiej Wikipedii, ale
Ale no, niezłe z backstory do tego. Dobra, odpalamy. Grę mam nadzieję słychać dobrze. No właśnie, kontynuować nie możemy. A ja mam chyba przyciszone znowu słuchawki. Tak, no i tak, oczywiście, kwas siarkowy w kontakcie z wodą wydziela dużo ciepła, tak, jest to reakcja silnie egzotermiczna, chociaż pamiętam, że koleżanka kiedyś mi zadała pytanie, dlaczego jest silnie egzotermiczna, nie wiedziałem i próbowałem znaleźć odpowiedź w internecie, to się tylko dowiedziałem, że no bo nie wlewa się kwasu do wody. Jakie kurwa wiem, dzieci się tego uczy, że się nie wlewa kwasu do wody, młody chemiku, ale dlaczego ta reakcja jest tak silnie egzotermiczna? Na to pytanie nie znalazłem właściwej odpowiedzi. No jak damy load story, to co? To po prostu nam the end możemy włączyć. Czy ta gra nie jest w jakiś sposób dziwny przyciszona, bo ja nic jej nie słyszę. Faktycznie chyba tylko dopiero tam będzie ją słychać. No nie ma, no tu mam na full, po prostu tu nie ma muzyki, o dziwo, w jakiś sposób, w tym menu. Może taki klimat właśnie ma być, że to tak cicho wszystko słychać tutaj. Bardzo po cichu, może troszeczkę jednak pobawię się ustawieniem dźwięku jeszcze. Auto language, o właśnie, ja czekam. Ej, ale jakoś tak normalnie działa dzisiaj ta gra, może jednak się uda. Kontrolki, właśnie, tu mam inwerter, dajmy to na normal. Poproszę, bo dzisiaj normalnie to działa wszystko. Accessibility audio, o właśnie, tutaj. Ale popatrzcie, no ja mam nawet... O, teraz słychać wszystko, jak zmieniam ustawienia, ale tak to muzyki nie złe. Czyli po prostu taki jest, tak jak sobie to zaplanowano, zaplanowali twórcy. Tak, gramy samemu i odpalamy scenariusz. Od którego miejsca? Od miejsca, o którym mówiliśmy ostatnio, czyli to było... Finding Friends, nie. Lower Deck Ritual. No właśnie, tu jest to, co zwróciliście uwagę, że ona była w tej sali balowej, potem wyszła, zaczerpnęła oddechu i sala zniknęła. Pressure to nie. Od tego, Plunged. I mamy chyba z koło 10 tych do przejścia. Okej, okay, spróbujemy. Would you like to override the current save or create a new one? O właśnie, ej, to jest mądre. No tak, bo w tym momencie możemy zrobić overwrite'a, bo problem, wiecie, jaki był z Until Dawn'em zajebisty? Taki, że grę się przechodziło, gra zapisywała to jako główne przejście i jeżeli się odpalało jakiś scenariusz, to ten scenariusz się absolutnie nie nadpisywał nad obecną grę. Tylko po prostu, dopóki się grało, to było się tak jakby w rozgałęzieniu, ale jeżeli wyłączyło się grę, to się wracało do tej głównej historii. Czy jak ktoś ci tam zginął, to nie mógłbyś sobie włączyć ostatniego rozdziału, czy jakby tam przechodzić po kawałku, tylko po prostu, no nie udało ci się to naraz tego zrobić, nie przeszedłeś 4 godzin gry naraz, no to trudno, przechodzi je od nowa. No, więc to było troszeczkę głupkowate, no ale niestety. Znaczy, to fajnie działa to na konsoli, bo konsolę można wygasić i bez wyłączania gry, no ale cóż. Create a new one. Ale rozumiem, że jakby to poprzednie rzeczy się zapiszą. No to dajmy sobie new save w takim układzie. Czemu nie? Siema Rejsza. Nie, dopiero odpalamy grę. Ja opowiadałem historię właśnie tego statku Orang Medan. Skąd się wzięła ta nazwa? Jeżeli dobrze pamiętam, to jest to. W momencie, kiedy oni sobie tu idą i dopadnie ich za chwilę Olson, oni wpadną tu do wadu i będą się bić. Spróbujemy Olsona już od samego początku ubić. Czyli tutaj Alex mógł go utopić, albo próbować utopić. Może to będzie dobry pomysł. A, no tak, bo tu pan z młotkiem. A Alex miał nóż i to tym właśnie nożem został potem tak naprawdę Alex zabity. Gdybyśmy nie mieli noża, wtedy nie wzięlibyśmy go z kuchni, no to Alex nie zostałoby mu podrżnięte gardło, tylko po prostu Alexowi by no, rozwalił głowę tam o tam kawałek czegoś. Aha, no i tutaj też w sumie nic więcej nie możemy zrobić, tylko po prostu zobaczyć tego trupa i on będzie tym Alexem. No okej. Ale mówię, dzisiaj o dziwo gra działa. Może to właśnie Steam wcześniej nas... nam robił takie kuku? Bo Steam się strasznie lubi wpierniczać. Ja pamiętam, że... może wy też pamiętacie, że grałem w Hollow Knighta, to za każdym rąbanym razem zapominałem wyłączyć Steama, a Hollow Knighta mam na Xbox Game Passie, więc
Włączałem grę, nagrywałem 5 minut, po czym mi się kontrolki Steama włączały nad grą. Musiałem zapauzować nagranie, wejść do Steama, wyłączyć go i dopiero mogłem wrócić do gry. Oj, dobra. O, chyba się Andrzej łobudził. Dobra. No właśnie, mamy dwóch Aleksów i teraz... No właśnie, tutaj już dało się zauważyć, ale nie wiedziałem do końca, czyja ręka jest czyja. Ale to właśnie Olson jest pod wodą w tym momencie. Keep going. O właśnie, keep going. Udało się? Naprawdę? Naprawdę go tu utopiliśmy? Czy może tylko udaje, gnojek? O, tu jest ten nóż, Aleksa. No ale jeżeli Olsona zabiliśmy już tutaj, to jakie zagrożenia mamy potem? Myślę, że on jeszcze wstanie, niestety. No teraz w ogóle on jej pomoże. A nie, wtedy też jej pomógł. Dokładnie, to jest ta sama scena i dopiero teraz się Olson, wiecie, hops zrobił, nie? Weźcie ten nóż. Ona powiedziała dokładnie to samo. A nie, jednak jest. Ale dlaczego tu wyskoczył i nie żyje? A jednak jeszcze raz wchodzi. No to właśnie to jest wszystko w jej głowie. Ja dobrze miałem wrażenie, że tam było ciało jakieś. Okej. Okay. To nic nie zmieniło. To absolutnie nic się nie zmieniło. Zauważyliście? Jest dokładnie tak samo jak było. Nieważne, czy go topimy, czy go nie topimy, to czyje było to ciało, które utopiliśmy? Dobra, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Tylko tym razem nie będziemy... Czy się próbujemy ukryć? Nie, myślę, że jak się będziemy próbować ukryć, to nas i tak dopadnie. A, teraz tutaj idziemy do tego, no tak, faktycznie. Wiem, ale mam wrażenie, że jak damy nic nie mów, to absolutnie nic to nie zdziała tak naprawdę. Szkoda, że nie da się dialogów pomijać tutaj. I mean, these guys are fucking crazy. They're chasing us around the ship. Ciekaw jestem, czy da się wcześniej odkryć, kim jest, że ta babka to jest Fliss. Pytanie, od jakiego etapu Fliss nas zauważyła i goni nas. A ten jest świetny, że nie zauważył nic. Dobra, nie będziemy w takim układzie... Ponoć jak trzymam ten przycisk, to szybciej idziemy. Nie będziemy nic tu już szukać, bo już tu wszystko przeszukiwaliśmy. Pójdziemy po prostu... Wiecie... Na wprost. Dobra, tutaj pamiętam, że już szliśmy w tą stronę na pewno. Ciekawe, że Fliss wyobraził sobie na drakach jako bladuchną blondynkę. Ta. A mi się wydawało, że wcześniej tutaj coś było. A nie ma tutaj w tą... Mi się wydawało, że w tą stronę były jeszcze drzwi jakieś. Ale nie. A dobra, tutaj była ta solniczka, czy co to tam było. Co postawiliśmy na stole. Nie, butelka, przepraszam. To ma na razie... To ma więcej sensu teraz, jeżeli zaczniemy od tej butelki, niż od tego świecznika. Niby nic, ale... Mam wrażenie, że właśnie w ten sposób jest... logiczniej troszeczkę. Dobra. Teraz się zapali. C.
syndrom siostry, jaka syndrom Lannistera. No ja nie wiem, czy on taki chętny do stepujących sióstr, ale no. Nie, no tu sobie taką pin-up girl wyobrażał, to nie jest ten, to nie jest jego siostra, ona nie wygląda jak Julia, jak jego siostra, tylko po prostu jak jakaś blondyna. Aha, to tak, nie możemy tego podnieść jeszcze. A, to te drzwi mnie myliły, myślałem, że jestem tak jakby na kamerze w tym wypadku, a to było tam po lewej. No tutaj, żeby przejść, no to musimy... No, dokładnie. Tak, możemy tak to tłumaczyć. No, aha, dobra, bo to i tak muszę... Zastanawiam się, czy tu może coś było, co przegapiłem. Bo wiecie, sporo rzeczy przegapiłem. Pytanie też, czy nie przegapiłem pewnej ilości rzeczy przez to, że zmarły mi pewne postacie, bo to jest najbardziej prawdopodobne. Ale może i nie wszystko, nie? Właśnie, w ogóle super sprawa, ale... No halo, otwieraj! Oczywiście biust był na końcu najważniejszy, żebyśmy zapamiętali. Coś miałem rzec, że babcia zadzwoniła dzisiaj i pytała, czy może sobie zabrać jutro wnuczka. A mówimy, jasne, bier pani. Myślę, że w tym momencie i tak nie możemy z tym nie zrobić. Musimy uciekać przed nią. Czyli od którego momentu Fliz nas goni tak naprawdę. Oj. Bo wiecie, generalnie jest tak, że od tych rzeczy chyba też nasze postacie mogą zginąć, jeżeli nie będziemy dobrze działać. Chociaż nie, Fliz mówiła, że już tutaj nas goniła. Tylko teraz fajnie by było nie spaść, nie? No, tu zamknęliśmy. Że w tym pomieszczeniu tutaj, co byliśmy, to nas goniła ona. Ale dobra, dla bezpieczeństwa doczekajmy do końca, bo to nie jest zbyt długa sekwencja już teraz. Wiemy po prostu, że mamy oczywiście nie skakać. Czy to tu? Tu jest radio, to chyba to miejsce było. A czekajcie, spróbujmy się schować, bo teraz wiemy, że to nic na mnie... Nic tak jakby nas nie kosztuje. A, okej, dobra, teraz spróbujemy keep calm. Oj! Nie udało się, ale powiedz, że to będzie Fliz. Kurde, myślałem, że już się, wiecie, okaże, że to jednak Fliz. Bo jeżeli to ona cały czas jest, pomimo, że tak ją widzimy, no to wiecie, powinno dojść do konfrontacji i nie powinno się nam nic stać w teorii. Bo to tylko z widy. Okej, to trochę bez sensu, bo nas... O, fajnie, a jednak nie, jednak się nie udało. A kurczę. Ale trochę to się nie zgadza. Nie podoba mi się to. Nichuja. Anonek! Uśmieszek mnie tylko wysłał. Z 2 złotymi. Dziękuję ci bardzo, Anonek. Nie będziemy tak. Ja chcę po prostu... Ja nie mam zamiaru ich pozabijać. Ja chcę po prostu zrobić perfekcyjne przejście. Escapes Alex Doppelganger, tak to nazwali. Więc chyba po prostu zrobimy Return to Mine Menu i spróbujemy to rozegrać, bo
mówię, nie zgadza mi się to, że jesteśmy w pomieszczeniach, w których Fliss powiedziała, że nas goniła, więc jeżeli w tych pomieszczeniach już się z nią skonfrontujemy, to przynajmniej na moją logikę nie powinno się nam nic stać, w sensie to powinna już być Fliss, bo to jest Fliss. Ale jednak nie, wypchnęła nas i zabiła. No okej, dzięki. Więc spróbujemy. Spróbujemy niestety, ale dotrwamy do samego końca. O właśnie, Load Story. Revenge. Tylko cut. Tu w ogóle jakie 99. Okej, ale Revenge to jest co? Aha, musimy od Glamour Girl zacząć. Dobra, no to niestety. Ale musimy zrobić tak, żeby nie umór. Ritual, Pressure, Plunged, Glamour Girl. Okej. I co, i nowy save? Czekajcie, bo tam zrobiłem nowego save'a, nie nadpisywałem. I teraz się prawdopodobnie odpali... Wiecie, o co chodzi. Cholera, bo... mogłem zrobić overwrite'a. Bo tak to mogę sobie robić overwrite'a w nieskończoność. A w tym momencie to się overwrite'uje na nowy save, czy na który save? No bo teraz wiecie, zrobię overwrite'a, a w następnym tym się... Nie, wcale nie. Dobra, mogę tak robić. Bo przecież nie ma to znaczenia, czy Alex go utopił, czy go nie utopił, bo on i tak żyje i... Właściwie cholera wie, co on utopił wtedy. Dobra, tu musimy tylko koniego nie zabić. Dobra, wiecie co? Wybaczcie, ale... O. Wybaczcie, ale przerwa techniczna i dysiku. Okej, już jestem. Poszedł znowu donate go od Zotto, aż go odpalimy ponownie. Ma ktoś punkty na wodę, bo nam Hanta może usknąć. Nie, błagam, nie. Siedzę specjalnie. Ja tu mam jeszcze niedopitą poprzednią, sorry. Masakra. Bachelar, nie. Bachelar, czemu? Ej, ja streamuję prawie 2 godziny i zdążyłem w tym czasie wypić ledwo pół piwa, bo cały czas mi każecie pić wodę. Dobra. No nie! Rajsza. Czemu? Czemu nie chcecie, żebym grał w gry? Demet, dobra. Rozciąganie, no dobrze, okej. Okay. Machamy rączkami najpierw. Ale dobrze, że mnie widać. Czekajcie. O. Znaczy, ta kamera też jest mała, ale coś tam widać lepiej. Chcesz sobie właśnie tak plecki ze mną? Co? Chcesz sobie tak plecki ze mną rozciągnąć? Ale to nie wiem, czy to na streamie zmieścimy się? No, na średnim może by to być. My sobie tak nawzajem się rozciągamy z Anią czasem. Tak. Za ten...
Ty mnie? Dobra, a ty żyję. Mnie uciągniesz? Tak. Słuchawki mi spadły. Dobra. Oh, fuck. Nogą se pomacham jedną. Nogą se pomacham drugą. Co? Amon geto... geton. Amon geton. Brzmi trochę jak Armagedon, tylko że kojarzy się trochę z Amonem Goethem. Takim niemiłym Niemcem. Łebce trochę trzeba poruszać. Tym Goethem. Wiem, którym. No. Głowa Hanty się unosi na streamie. Dobra. Myślę, że będzie porozciągane. W ogóle masz jakieś notatki. Na ziemi się walała! Walają. Czy to działa? No, DeFix! Jeszcze ty przeciwko mnie! Aż dzisiaj nawet myślałem o tym, co następnego powiem, kiedy zadacie pytanie, czy to działa. Dresix odebrał, czy to działa, co oznacza, że muszę wam opowiedzieć o jednej fajnej rzeczy, o Falloutie 76. I co takiego ostatnio mi się dobrego przydarzyło, bo wam mówiłem bardzo dużo właśnie o tym systemie tych... A wiem, co mi się miłego przydarzyło, też fajnego. Od początku. W Falloutie są też wyzwania. Poza taką standardową rozgrywką, tam misjami, nie misjami i tak dalej, są wyzwania. I te wyzwania dotyczą tak jakby całego konta, nie konkretnej postaci, tylko całego konta, bo wiadomo, można sobie zrobić więcej niż jedną postać i chyba nie każą nawet za to płacić dodatkowo, bo w którejś grze tak było. Chyba w Metal Gear Survive tak było, że trzeba było sobie kupić drugi slot na drugiego save'a. Straszny skok na kasę. No w każdym razie są wyzwania dotyczące całego konta i część z tych wyzwań, one są tam podzielone na różne kategorie i część z tych wyzwań w ogóle dotyczy tego trybu Nuclear Winter, czyli tego trybu Battle Royale, a część dotyczy zwykłej rozgrywki. I pod to wszystko jeszcze, bo tam za te wyzwania różne punkty dostajemy, różne rzeczy dodatkowe, natomiast w tych wyzwaniach są jeszcze wyzwania dzienne i tygodniowe i one dają tak zwane punkty score. I jest do tego taka plansza na 100, wygląda jak taka plansza do jakiejś gry. Jest taka ścieżka na 100 pól i po prostu się zdobywając kolejne te punkty score, odblokowuje się kolejne pola i wtedy dostaje się nagrodę, która jest na tym polu. I trochę, nie powiem, poluję na te nagrody, bo naprawdę są niektóre są fajne, niektóre są rzeczowe, dodają jakieś tam rzeczy do tego, co można sobie wytworzyć w sklepie, różne rzeczy kosmetyczne, ale też na przykład dużo kapsli, dużo tych punktów Atom, czyli tej waluty premium i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc przydatne rzeczy tam są faktycznie i zbieram te punkty score, żeby jak najwięcej tego odblokować i to jest jakiś tam cały sezon na to, żeby to zrobić. Więc tak jak mówiłem, są dzienne i tygodniowe wyzwania. I jednym z dziennych wyzwań jest zrobienie wydarzenia. Wydarzenia i operacje. Operacje są do 50 levela, więc mnie jeszcze nie dotyczą, bo ja mam 31, ale są wydarzenia. No i poszedłem sobie ostatnio na wydarzenie, które było ponad mój level i na początku wydawało się być bardzo proste, dlatego że musiałem prowadzić trzy braminy, czyli takie dwugłowe krowy od jakiegoś tam miejsca do ich stodoły, czy tam pastwiska. No nieważne, miałem je przeprowadzić. Na początku no spoko, jakieś tam pomniejsze stworki, potem jakieś supermutanty, ale jak byłem w okolicy tych supermutantów, zacząłem się trochę ociągać z tym zadaniem. A to jest wydarzenie, które jest dostępne ogólnie na całym świecie. Więc nagle zobaczyłem, że koło mnie idzie inny koleżka i też prowadzi te braminy i mi pomaga. Mówię, dobra, spoko, gość ma ponad setny level, więc super, nie? W sensie pomoże mi, bo jestem jeszcze maluśki w tej grze. A potem się zebrało ich chyba z pięciu i... To było świetne, dlatego że jak dotarliśmy do samego końca, to okazało się, że tam wyschodzi jakiś kurwa taki boss potwór, żebym w życiu sobie z nim nie poradził, z obecnym zestawem, jaki mam i obecnym ekwipunkiem. I gdyby nie oni, to bym sobie totalnie z tym zadaniem nie poradził, a tak bez problemu wykonałem wydarzenie, bo wydarzenie jest jakby otwarte dla wszystkich i wszyscy, którzy się znajdują w obszarze wydarzenia,
automatycznie biorą w nim udział i tyle. I to jest super sprawa. Fajne było, blaszki fajnie błyszczą. No, takie se blaszki zrobią. Tam w ogóle to nie widać i to jest dla mnie smutne, bo to jest ikonka. I na tej blaszce, tam u góry jest napisane blaszka. Tylko, że to na dużym projekcie ładnie wyglądało, a jak wy to teraz wysyłacie, takie mikro te blaszki, to niestety jest to bardzo malutki, nawet nie widać, że ja tam napisałem blaszka. A to bardzo ładnie napisałem blaszka. No i tyle. Napracował się człowiek nad tym i gówno z tego. Można najechać myszką i widać. O, tak, faktycznie. I coś tam, co widać, że jest blaszka. No, jak ktoś ma dobre okulary, to widać, że jest blaszka. I to jest Hanta Blaszka. W sumie, jak, w sensie, jak najedziecie i zobaczycie, jak napiszecie Hanta Blaszka, to wtedy powinno się wam... Hanta Blaszka. Nie, a tak? Hanta Blaszka. Okej, dobra, tylko blaszka musi być z dużej. Zotto znowu mnie odobserwował i zaobserwował. No dobrze. Dziękuję, że doceniacie moje blaszki. Dobra. Ten mis klika wiecznie na to. Kontynuujemy, słuchajcie. W ogóle nie przełączyłem. A, shit, dobra, nieważne. Trudno, szybko gramy, zanim się administracja Twitcha skapnie. You get these guys that are not cream of the crop. They're taking it a little too far. You know, you get my drift? So if you want to feel free to pull the old plug, get rid of these guys, I'm with you. Ja tu... Klikam, co popadnie. Boże święte. Aha, jak piszesz Hanta Blaszka i dasz tabulatury, to samo się uzupełni. Nie, to super. Przeżyjmy to jeszcze raz. Szybko się skapną, że ich nie ma. Dobra, wiemy dokładnie, co mamy robić. Idziemy do przodu. Idziemy. W ogóle ile ten aktor ma lat? Przecież on grał we Władcy Pierścieni. Tego. Merego albo Pipina, któregoś z nich. Dobra, najpierw pójdziemy do tego. Do ubikacji. No, jak nie? No, on grał na pewno Jimmy'ego Olsena w tym. Jimmy'ego Olsena w... Jezu, jak się to nazywało? Smallville, tajemnice Smallville. A grał też... Grał też postać w tym... Breaking Point? Jak to się nazywało? Ci od twórcy Alana Wake'a. To tam na pewno była jego postać, natomiast on nie grał we Władcy Pierścieni? Mergo albo Pipina? Nie, nie. Dobra, to kurde sprawdzę. Lotr Mary. Meriadok Brandybuk. Dobra, kto go grał? Kurde, pieprzony internet mobilny. No przecież coś klikam, tu mi się gra włącza i chuj. Jebaj się na ryj, bo ci włączyłem aplikację. Teraz nie mogę wyłączyć. Świetnie, wyłączyłem sobie przeglądarkę. Kurwa, cudnie. Jak ja lubię internet na telefonie. O, jest. Dominic Monaghan. No to nie wiem. Aha. To inni aktorzy. Mary Monaghan, Pipina Boyd. Okej, okay, a to zobaczę teraz Pipina. O, właśnie, jest Pipin. Kurwa, nie są podobni, ale to wygląda, jakby to był on. Partner życiowy, dobra, Billy Boyd. To faktycznie nie jest on. A jak się nazywa ten aktor tutaj, czyli Jimmy Olsen ze Smallville?
To związki w światy, bra, bra, bra. Postać. To wiem. Aaron Ashmore. A kurde, bo ja wiem, z czym sobie go popieprzyłem. Aaron Ashmore grał chyba w tym. Raz zobaczymy. On grał chyba w Zagubionych, w Lost. Czy jeszcze, kurwa, jest jakiś jeden podobny koleś? Tajemnice Smallville to tak. Wyspa Strachu. The Shrine. Magazyn 13. Podwójne życie, coś tam. On nie grał w Lost czasem? Aaron Ashmore? Kuźwa, nie wiem. Nie mam pojęcia. Już nie wiem. Jest dwóch Ashmore'ów, Sean i Aaron. O kurde. Więc jest Ashmore Sean i to może on, to może z nim go jeszcze mylę. Aaron Ashmore i damy Sean Ashmore. No, oni wyglądają identycznie. No tak, bracie, bracie. I grał w X-Menach, Sean Ashmore. Grał w X-Menach i jakichś innych rzeczach też. Boże święty. No dobra, fajnie. A kto grał w takim razie w Lost? Bo żadnego nie widzę. O nie. Dobra, okej. Okay. Wystarczy. Ale kojarzycie pana, który grał w Zagubionych, w Lost? On też wyglądał tak samo. A, czekajcie, jeszcze mi się spierniczyło sterowanie. Okej, okay, tylko zobaczę, czy się nie... Okej, okay, tu jest wszystko dobrze. Jezus Maria, ile tych ludzi o takiej samej twarzy. Why? Grał główną postać w Quantum Break. O właśnie, ale który z Ashmore'ów grał główną postać w Quantum Break'u? Czekajcie, ja już urwałem tą klamkę? Tak. Gość z Lost grał we Władcy. A, no właśnie. To ma sens. Ale oni są kurwa podobni. To wiadomo, że no z wiekiem człowiek się zmienia i twarz się troszeczkę zmienia. Aha, czyli w Quantum Breaku grał Sean Ashmore, w no, Man of Medan gra Aaron Ashmore, a Monaghan grał Merego i grał w Lostach. A w Lostach nie pamiętam, jak się nazywał. No w ogóle nie wiem, czy skminiliście, ale Leonardo DiCaprio i Matt Damon też mają bardzo podobne twarze, chociaż mają na tyle już charakterystyczne i na tyle razy ich widzieliśmy w różnych produkcjach, że jakby wiemy, który jest którym, ale któryś reżyser faktycznie zauważył, że oni wyglądają podobnie i stworzył film o tym, że jeden z nich jest policjantem, który próbuje się wkupić w szeregi gangu, żeby ich rozpracować, a drugi jest jakimś tam byłym gangsterem, który jest informatorem policyjnym, coś takiego. Nie pamiętam, który jest którym, no ale coś takiego było. I Matt Wahlberg. Matt Wahlberg też jest podobny, ale akurat w tym filmie gra, z tego co pamiętam, Damon i DiCaprio. Oni też są podobni. No dawaj! Okej, okay, dobra. Teraz wiemy, żeby się nie ukrywać, bo to się może źle skończyć. Nie lubię tej sekwencji z tym biciem, tym pulsem. Przy okazji Hobbita byka była, że ziomek, który grał Barda, wygląda jak Orlando Bloom bardziej niż Orlando Bloom. Tak, faktycznie. Ten, co grał jeszcze w jakimś tam wampirze, czy czymś takim. Dobra, teraz spokój, bo się człowiek musi skupić. Okej. Do tej pory na pewno możemy zginąć. Okej.
Dobra. Wygląda jak Wendigo. No, troszeczkę, no. Ale ostatnio w tym, w Falloutie 76 spotkałem Wendigo albo coś podobnego. W sensie podobnie się to nazywało. Jakieś coś tam Wendigo. Tak, tu do komina. Teraz wejdziemy. No i pytanie, od którego momentu? No te, z opowieści wynikało, że Fliss już za nami teraz idzie. I tak by ona próbowała teraz Fliss powiedzieć, czekaj Connie, to ja! Konrad, o już woła do nas, Konrad! Kurde, jakby tak słuchać tej gry bardziej, to by się okazało, że już nas nawołuje, tak. Ona już woła, Konrad. Oczywiście, świetne miejsce, żeby się cofać. Okej, teraz są wybory, ale to już wiemy na 100%, że ona to jest ona, bo... Dawaj backflipa, nie! Ja chcę ich uratować, a nie zabić. Czy wy jesteście takimi sadystami? Nie, proszę, nie skacz! Konfront. No, no, świeci latarką w tym momencie po nas. No tak, wyszedł na zewnątrz, odetchnął i już przestał widzieć tamte. To w waszej naturze, tak? Dresik z woda? Nie, ja jeszcze nie wypiłem poprzedniej. Polejesz mi, Ania? Puszklaneczki. Okej, okay, a teraz uciekamy przed tym, tak? Jak znowu, tutaj znowu jest opcja hide, ale znowu będzie hide i znowu trzeba będzie klikać to tu. Też jakieś, słyszałem jakieś inne te głosy. Okej, do góry. Okej, okay, skaczemy. Jak nie, to będziemy powtarzać sam ten rozdział. Dawaj. Alex to taka trochę ciamajda, widzę, jest. Możemy z nim się konfrontować, ale nie. Po co wy tak stoicie? Moglibyście już spieprzeć dawno temu. No właśnie. Zanim on tam teraz przejdzie... A nie, już jest za nami, świetnie. Aha, ta sama scena, tak naprawdę nic to nie dało. O! O jest! Oh shit, naprawdę? Ją złapał. Oh shit, fuck. Już się bałem, że teraz ona zginie przez to. Come on, we gotta get somewhere safe. Dobrze! Dobrze jest. Nice. Ale co, było widać tego? Kuratora gdzieś? Widać go tam z tyłu. Był kurator, tak? Okej. Okay. Nawet nie zauważyłem. Alex żyje, dobra. Udało się.
Pytanie w ogóle, jak się dalej to potoczy, bo wiecie. W ogóle, czy to jest logo Half-Life'a tam na tym statku? Nie, to koło ratunkowe. A młody w okularach. A tak, tak, jest, 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 tak. O, to jemu to się nic nie stało od samego początku. Akurat w tej scenie kuratora nie było. No dobra, dobra. No, Haman. Czyli tak naprawdę mogliśmy od tego rozdziału tak naprawdę dopiero zacząć. Revenge. Tych dwóch pierwszych niepotrzebnie je robiliśmy, ale myślę... O, co jest? Video driver crash and was reset. Make sure your video driver... Co? Ej, wyrąbało mi grę, a Xbox twierdzi, że sterownik graficzny padł. What the hell? Czekajcie, odpalę sobie tylko tego Nvidia GeForce'a i zobaczę, czy jakichś sterowników nowych do pobrania, bo... Masz najnowszy sterownik, to o co chodzi, come on. Zhakowali mi grę, kartę graficzną. Daj od początku całą grę. Tak, jasne, Saskia. Bo ja jestem masochistą. Od niedawna mam podobny problem w niektórych grach. No właśnie, dziwne, nie? Jakieś dziwne rzeczy się na koniec tego 2020 działy. Aj, świetnie. A jak byli zrobić clean install? No ja robiłem clean install jakoś tak, kurde... W połowie grudnia. Przed świętami zaraz. Dobra, teraz pytanie, jak damy load, to będzie co? Czy jak damy continue? Nie, continue mamy zablokowane. Load story. Revenge. Lower deck. 21:18. Theatrical cut. Dobra, zaczniemy od tego. Aha, i to... Aha, najpierw musieliśmy załadować, teraz możemy dopiero dać... ten. Dobra, zobaczymy, w którym miejscu nas wrzuci. Czy przed końcową akcją, czy gdzie? Nie, dopiero... A, już tutaj jesteśmy. Dobra, 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 fajno. Oni tu uciekają. Dobra. We're good, I think. No to chyba sterówka jest w ogóle. O, Bachelar też widzę problem. 4 razy w ostatnich 2 tygodniach reinstall, instalowanie starszych aktualizacji Windows 10 z innym GPU, innym CPU, z OC bez oceny. Aha, overclocking, myślałem, że śmiesz się, wiesz, z tego. OC, AC jak w samochodach. Z innym zasilaczem, innym MOBO nic nie dało. No, dziwaczne, dziwaczne strasznie. Dobra, teraz kurator jest w końcu. Hello. Rzadko w sumie to się tutaj zdarza. Things appear to have taken a turn towards the spiritual, wouldn't you say? Tak, no. Że duchy, że tam klątwy, jakieś takie. Chcę usiąść się, wyrównał sobie pośladki. Have you figured out what's going on? How to stop it? How to save the lives of your poor, unfortunate stowaways. No, ale tu faktycznie już były takie mocne podpowiedzi. Tylko jakby dopiero teraz je widzimy, nie? Occupants never managed to. Quite a lot of deaths that night. Let me help you out. Give you a little hint. Nie chcę spoilerów. Zobaczmy, co powie. No hint. Perhaps you think you can piece things together from the clues you found yourself. Ach, już po prostu przeszedłem grę. Perhaps you've started to realize something. That everything and everyone may not be quite what they appear to be. Ja naprawdę myślałem, że on mówiąc to, chodzi o to, że wiecie, że
Well, aren't you excited to find out what your poor unfortunates are making of all this and how you might avoid any more unnecessary tragedy? Go on, back to it. Nikt nie umarł, halo. Moi żyją. W każdym razie miałem powiedzieć tylko, że co, że... Nie, coś miałem powiedzieć, zapomniałem. A, mniejsza z tym. Fuck is going on with this ship? Because I gotta be honest, it feels like there's some like evil, like literal evil going on down there. A wiem, że są dwa takie momenty, zwłaszcza właśnie z Fleece i z Konim, którzy byli wewnątrz, mieli mocne, ciężkie haluny, wychodzą na zewnątrz i nagle haluny znikają, nie? No właśnie to jest, to były takie dwie mocne podpowiedzi. Zastanawiam się, czy reszta z nich miała coś takiego. Ale nie, no dopiero teraz chyba wszyscy wyszli, nie? Calm and relatively sane about this, okay? The stuff I saw, it's like there were these old soldiers, they were bodies, they were dead, but then they came alive and... That doesn't sound that crazy right about now. I saw something. This old lady. I mean, she was batshit crazy, like dinosaur old. Not that that's a bad thing, but she just like up and vanished on me. Alex wasn't the only Alex. What are you talking about? There were things walking around with his face on them. Alex's face, it was horrifying. Julia, I'd never hurt you. You know that, right? No, I know, it's just... Let's time out, okay? This place is too fucked up to just be fucked up. You know what I'm saying? I mean, like, something is going on here. So what do we know for sure that we can all agree on? Znaczy, gdzie jest złoto, tak? It might be time to accept there's no gold here. Would have seen it by now. And the mystery continues. Tak. Dobra, zapytajmy, gdzie jest Zaga, co się stało na tym statku? What do you think actually happened to this place? No idea. I saw 1947 on the newspaper. Czy to jest statek duchów? Am I crazy or are we on a ghost ship? Like ghost ships are real and this is one and we're totally on it and oh, holy shit, we're so totally fucked. I guess that's one way to look at it. So according to this letter I found, the guards here were absolutely terrified of something on the ship. They even set up a watch to see if they could catch a glimpse of the ghost, but apparently they didn't find anything. Maybe they really were just rumors. Miejsce jest dziwne. This whole place reeks of weird. Dirty, stinky, weird. And I don't like it. I was thinking I was gonna say this place is like one real bad trip, but then... I guess I just did already say that. Or wait, did I say it yet? Crap. We know more than we did before. That's something at least. We're wasting time. Niewiele tutaj wniósł Alex do tej rozmowy, tak szczerze mówiąc. We're not going anywhere without the distributor cap. The Duke needs it to run. Hold on. The ship's gotta have a radio. O, ten powiedział o radio. Jeżeli nie on, to Connie to mówi. But do you think it still works? Just need to find a way up there. Część dialogu jest tutaj tak poprowadzona, że Alexa mogłoby nie być, a część kwestii jest, jego kwestii jest zabrana po prostu przez inne osoby, kiedy jego tutaj nie będzie. Także... Myślałem, że troszeczkę się coś pozmienia tutaj, no ale no niestety. Dobra, tutaj chyba jednakowoż nic nie znajdziemy. Szukam jakichś, wiecie, obrazów czy czegoś. No i tu byśmy sterowali koniem w tym momencie. Jeżeli się nie mylę. Tutaj coś jest. Czy my to widzieliśmy? Tak, widzieliśmy, to te anti-aircrafty są, którym zestrzelono tamten... Maybe it was these guns that took down the plane from our dive. Mhm. Tak. Otóż to! Pędzą konie po betonie. W szarej mgle. Jak to w Krakowie. No dobra, będziemy... Aha, wiem, tu można odrobinę przyspieszyć. To przyspieszenie naprawdę jest niewielkie, ale jednakowoż jest, istnieje. Nie wiem, czy zauważyliście, ale idziemy... Ociupinkę szybciej. Dalej bardzo powoli, ale ociupinkę szybciej. Dobra, już omijamy te wszystkie rzeczy, które już widzieliśmy.
Staram się skupić na tym, co mogłem pominąć raczej, niż klikanie jeszcze raz tego samego. Ciekawe, że aż tu można podejść. Ja niestety tutaj też nic za nic. No trudno. Nie ma. Dobra, idziemy dalej. Czy nie mogą poczekać do rana, czy coś takiego, skoro mają haluny? Znaczy wiesz, tam jest generalnie trzech piratów, którzy chcą ich zabić. To po pierwsze, a po drugie, no jakby chyba nie wiedzą do końca, znaczy oni nie wiedzą na razie jeszcze, że to są haluny. Dopiero dowie się o tym, przynajmniej w tej wersji, którą my widzieliśmy, dowie się o tym dopiero Brad. Jak znajdzie faktycznie pewną notatkę i on to wyjaśnia potem komuś, chyba tej. Tak, wyjaśnia to tej, Julie. Tak, dobra, tu już jest instrukcja tak naprawdę, jak zakładać maskę. Tak, ten dialog jest tak poprowadzony, że Brada mogłoby nie być, to prawda, on tam mówi, tylko dopowiada coś, nikt na to nie zwraca uwagi, bo Brad może, wydaje się, że zginąć na tej łodzi, chyba? Na pewno coś może się z nim stać, ale w sumie Connie też chyba może zginąć, albo po prostu go nie być w tej historii, dlatego że jest motyw z tym, z... A little help over here. Tutaj Fliss pomaga Koniemu. Czekaj, jak tu będzie. Tylko podmienią jeden model postaci. I think this is our way up. Give me a lift. Ta, no. Po prostu Koniemu wtedy pomagała. Ten to przynajmniej ma buty. I'll pull you up. Ciekawe, że jedynymi osobami, które mają buty, tutaj na tym dużym statku są osoby, które nurkowały. Czyli Alex i Julia, którzy no nie mieli butów podczas nurkowania, tak? Co później specjalnie założyli, a ci wszyscy no tak jakoś dziwnie, nie? Okej, tu możemy iść do góry. Ciekawe, że Alex nie pomógł Julie, ale czekajcie, zastanawiam się, czy tutaj się gdzieś da przejść. Nie, nie da się za bardzo. Z nim nie pogadamy, nie? Trudno. Aha, nie, na razie, no czy wiesz, chodzi o to, że... O, Ania, masz brzdęk. Musisz zabrzdękać. Barkę. Co? Okay. Barkę. To za 5 minut. Dobra, no to się przygotuj, będziesz za 5 minut brzdękać. To idealnie, to ja za 5 minut pójdę do ubikacji. Bo z tą wodą to przeginacie. W ogóle nie mam jak wody Dresiksa wyłączyć, bo... Nie chcę się przełączać, ale chyba nie wiem, czy jest kryształ. This is where I chased Conrad before. I thought it looked familiar. No, dokładnie. Ale jednakowoż mógł to zginąć. Conrad. Pomimo, że to ona go tutaj goniła. Dobra, jeszcze zobaczmy tu. A nie, chyba tam musimy tak to obejść, czy nie? Ej, Jezus, nie pamiętam. Nie, chyba nie, ale może coś tutaj będzie, jak ona tu przyszła gapić się. Oczywiście ten się patrzy w podłoże. Elo, mała. Ty też jesteś na tym statku? Okej, no nie możemy za bardzo nic więcej zrobić. O, tutaj ten anti-aircraft widzę u góry, który zastrzelił tam ten samolot. 30 sekund i masz wody. Co to tym nie wykończysz? Szkoda, że nie można z nimi zagadać tak po prostu. No nie, znowu woda. Over here. Got a way through here. Żadnej barki, no. Nie wiem, Ania chyba już postanowiła. A
Ci się będzie woda po nocach śnić, no, jak tak dalej pójdzie. Mokre sny, to na pewno będę szczał pod się. Pampersa se założę następnym razem, na następny stream. Okej, tu jest to miejsce, gdzie można pójść w dół. I ciekawe, że wtedy poszedł Brad z Julią. Ciekawe, czy teraz pójdzie Alex z Julią? Albo pójdzie Brad z kimś innym, może Brad z Alexem. Brad ze swoim bratem. Dobra, to już widzieliśmy. Hej mała, często trafiasz na śmiertelnie niebezpieczne widmo, statki widmo z trzema piratami. Last log shows them caught in a storm. Właśnie ten, Bartkowi, Tivoltowi tak napisałem, że kurwa, pojebana gra z pojebanym sterowaniem. Ale nie, to ewidentnie jest wina tego, że coś się działo na ostatnim streamie z tamtym sterowaniem. Aż dziwne, że się udało to wszystko ogarnąć, że w ogóle skończyliśmy grę w ten sposób, bo dzisiaj działa chyba normalnie. Generalnie nie jest inverted, to na pewno. I co miałem rzec? Że... Jest obrazek, ale to chyba już mamy zebrany ten obrazek, nie? Ty się już przygotowujesz, dobrze? Tak, to wiemy, że on się tutaj zabije, tylko nie wiedzieliśmy w jakich do końca okolicznościach. O, w każdym razie... Powiedziałem Tivoltowi, że no kurde, trzy postacie mi zginęły, dwie przeżyły. O, to słabo jakoś tak, ale wiesz, że to... No, ale there's gotta be a radio on this ship. There has to be. Ale wiesz, że to takie raczej tam, wiesz, że to wszystko tylko udawane było, bo to haluny były, nie? To raczej ciężko było tam zginąć. Mówię, stary, no, Hani, a chyba, że ci piraci dopadli. Ja mówię, no, właśnie tak. Właśnie tylko i wyłącznie piraci byli tutaj przeszkodą. Dobra, jest radio. Która jest godzina? Ania musi się... Minuta. Minuta. Nie wypiłem jeszcze nowej wody. Patrzę za znajdźkami. No to były tu notatki, to też znaleźliśmy już wcześniej. Co? Dobrze, spokojnie, nic się nie dzieje. Dobrze. Nie będziemy przełączać kategorii nic. Oh. Dobra, słuchajcie, to będzie ta 37, jest już u kogoś, bo u mnie jeszcze nie ma na zegarku. Za chwileczkę. Ale ja nie mogę wytrzymać, muszę iść się wysikać. Tylko jedną zwrotkę. Dobrze. Kategoria Marka. Jeszcze nie wypiłem nowej wody, jeszcze nie odszedłem, dopiero idę po ten. A, okay, magma 38, jest. Dobra, u nas jest 37, jest, proszę jest. Bardzo. Kamera jest twoja. Dziękuję. Pan... Kiedy stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim, by łowić serca słów Bożych prawdą. Łopanie, to ty na mnie spojrzałeś. Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu. Razem z tobą nowy zacznę dziś łów. Dziękuję bardzo. To wszystko było wspaniale, bawiłam się znakomicie. Jeszcze grać nie potrafię, tak jak mówiłam. Dopiero się uczę i to nie jest też moja gitara, tylko gitara pożyczona. Mam swoją w drugim pokoju. Muszę ją jeszcze ponastrajać i jutro tak naprawdę siadam do takiej prawdziwej nauki w końcu. Ale dziękuję bardzo za oklaski, dziękuję, że pięknie, dziękuję, dziękuję. No, to tyle. To był brzdęk. W klubie będzie bęk. O nie. Papa.
Proszę was bardzo. A ty też, włączyłaś, tak, nie chciałam nic pomylić. A, okej. Okay. Nie, ja to znam refren i to ledwo. Ale w drugiej zwrotce jest taki świetny fragment i jak brałem bierzmowanie z klasą swoją z gimnazjum, no to właśnie bierzmowanie wyglądało tak, że wszyscy siedzieli, tam dziewczyny w ławkach po prawej stronie, chłopacy po lewej stronie i było tak, że chłopacy siedzieli, znaczy jakby siedziało się jeden rząd uczniów i drugi rząd za nimi to byli ich świadkowie bierzmowania, tak, czyli i potem trzeci znów bierzmowani, a czwarty rząd świadkowie, no i tak na zmianę, nie? I kuźwa. Ja na przykład na świadka bierzmowania wziąłem swojego ojca, bo w sumie nie miałem kogo, no ja nie mam starszego brata, bo jestem najstarszy. W każdym razie jest Barka w wykonaniu Ani. Pięknie, Rajsza, dobrze. W każdym razie, no i właśnie było tak, że siedzimy tam, nie wiem, chyba po Komunii Świętej siedzimy w ławkach i Barka idzie i tam ludzie śpiewają i tak dalej. Pierwsza zwrotka przeleciała, refren przeleciał i nagle zaczyna się druga zwrotka i ja słyszę za sobą takie donośne: jestem ubogim człowiekiem. I tylko to było słychać od tej osoby. Potem pytałem mojego ojca, czy to może on, bo mój ojciec raczej z takich śmieszków jest, ale powiedział, że nie, że to nie on. Natomiast jak staliśmy po komunię świętą w kolejce, po opłatka, to szturchnął mnie ramieniem i mówi: jakby ci nie smakowało, to mam słoik musztardy przy sobie. O, dobra. Woda jest. To widzę, że już skasowana. Okej, okay, ale jest woda. No to nic, idziemy w takim razie dalej z grę. No freaking way. This thing actually still works? Well, radio science hasn't changed much in 70 years, as long as there's power. I'll give it a whirl. Ah, it's working! It's a number station. Stacja numeryczna. Może to... Może coś takiego istnieje? Number station? Aż muszę sprawdzić. Military bandit. Let's ask them for help. Hey, is anyone out there hearing this? Hello? Mówi to samo co koni. Holy shit, we got him. Tak. Come on, this is an emergency, please. Najpierw, że to ważna sytuacja. We are Orang Medan. We're on this like old freighter. We think the name of it is the Iran Medan. Hello, is anyone out there? Please come in. Aha, zgasło. Nie podaliśmy koordynatów, ale no nieważne. I tak generalnie mamy zamiar się stąd wydostać swoim własnym statkiem. Yo, guys, check it out. Są takie stacje, ale po co one są? Wyjaśnij. Alku czarodzieju, bo nie mam naprawdę pojęcia, co kaman z nimi. This has got to lead somewhere. Maybe we can find a way to get the power back. We need to get that radio working. I think someone. Czy wiesz, Saskia, myślę, że najważniejsze raczej powiedzieć, że jesteś w niebezpiecznej sytuacji, tak? Bo ty będziesz podawała koordynaty, ale nikt tego nie zapisze, bo nie będzie wiedział po co, nie? I got this if you're sure you're up for it. Hey. Uh-huh. You sure up for it? I believe you got it, bro. I'm coming too. Hey, what? Julia, no. You're not my bodyguard. I can take care of myself. Whoa. If Julia says she can handle it. Aha, czyli i tak to wymusi, żeby oni poszli. Ewentualnie chyba Alex mógł pójść. No ale dobra. Miejsce po co tylko lepiej coś ryja. To jest świetne. Oni tak spadli, jakby spadli z 10 pięter, a potem Konrad zeskakuje tam normalnie i jest takie... A! Nie było zbyt wysoko.
Radiostacje te wykorzystuje się najpierw w charakterze jednostronnego kanału łączności ze szpiegami pracującymi na odległych, zakonspirowanych placówkach. Nieliczne kraje potwierdziły używanie radiostacji numerycznych na swoim obszarze lub szkolenia szpiegów z rozszyfrowywania transmisji. Czechy, Polska oraz Szwecja. A, okej. Wiesz co, Rajsza? Nie wiem, ja widzę, że... Znaczy widziałem, że coś się zaczęło krzaczyć i widzę jakieś zgubione klatki po sieci, nie na komputerze, więc nie wiem, może coś ze siecią. Widziałem, że przed chwilą znowu sygnał skakał, ale teraz jest już okej, więc powinno być dobrze. Czyli raczej tutaj nam nic się nie zmieni, wszystko zostaje tak samo. Jeżeli chodzi o zwięzłość historii. Keep it down up there. Aha, tak, tak. We're okay. What are we gonna do? We gotta find out where we are. Okay, we'll wait here by the radio. Here. Macie zapalniczkę. Znalazłem 70-letnią zapalniczkę. Trzymaj, laska. Dupę se tym podpal. Hey. After you. I właśnie ja też tak zastanawiałem się nad tą lampą. Jeżeli byłaby to lampa naftowa, to po takim czasie ta nafta na pewno by już wypłowiała stamtąd, w sensie uciekła do powietrza. A jeżeli, plus w ogóle by się utleniła nawet sama z siebie, więc no, wiadomo, że to nie jest jakiś bardzo, bardzo szczelny zbiornik. A jakby to była lampa karbidowa, no to wilgoć po takim czasie i tak by się dostała do tego karbidu i też by go rozpuściła, więc jakim prawem cudem ta lampa działa dalej? Nie wiem jak to będzie, ziom. Okej, czy tutaj mamy coś? Raczej nie sądzę, żebyśmy mieli coś nowego. Nie będziemy na pewno tego czytać, ewentualnie se przewiniemy. A, dobra, to jest o tych ziomeczkach, co tam się pobili, bla, bla, bla. Nie ma to sensu, chyba bez sensu tutaj to sprawdzać wszystko. Chociaż z drugiej strony nie będę wiedział, co znalazłem, co nie znalazłem, ale te akurat dwie notatki pamiętam. A i tak nieźle, że sporo notatek przegapiłem, pomimo, że raczej wydawało mi się, że sporo rzeczy, że raczej staram się przeszukiwać wszystko. No i teraz jak to sobie wypowiada ten tekst, to jest wszystko okej, ale po stracie brata to nie wiem, jak on mógł taki tekst powiedzieć. A, tu byliśmy? Nie kojarzę tego. To jest lekarz. A nie wypadł z szafy tak jak ten? Nie wiem, czy tu już nie byliśmy wcześniej. Secret found. Patient in John Patterson. Okej, okay, no to ten, którego obserwowaliśmy, nie? Meet neurosis is not the result of misconduction, was incurred in line of duty. Okej, okay, no tutaj właśnie u tego Pattersona dzisiaj go odwiedziłem, widać było jakieś tam oznaki właśnie stresu i ślady paniki. Takie same ślady jak wtedy, jak podczas swojej zmiany na patrolu. A, okej. Okej, okay. Twierdzi, że te symptomy są dla niego bardzo niezwykłe, znaczy zazwyczaj tak nie miał. I wydaje się, że te symptomy właśnie tego strachu i tak dalej występują tylko wyłącznie po jego zmianach. I faktycznie, pamiętacie, była taka notatka, że tak rozdysponowanie, kto na której zmianie ma być i tak, o, znowu ten koleś se odpuścił zmianę, bo jest w Sick Bay, tak? To właśnie o tego Pattersona chodziło. Gdzie on odpuszczał za każdym razem, jak, znaczy zawsze po tej zmianie miał te zwidy i potem odpuścił po tym,
odpuszczał te zmiany. No właśnie, nic mu nie dolega tak fizycznie. Podczas spotkania się potrafił uspokoić i wszystko wydawało się być w porządku. Clear case of Kosr. Ktoś dopisał, że ewidentny przypadek, czy czysty przypadek Kosr. Nie wiem, co to znaczy. Ania mi zafundowała rozciąganko. No dobra. Chciałem tylko zejść z tej notatki. Nie wiem jak, kurwa. Nie mam pojęcia. Naprawdę, naciskam wszystko na padzie po to, żeby tylko wyjść z tej notatki. To tutaj nas nie było ewidentnie w tym pomieszczeniu. No, przynajmniej jakieś nowe rzeczy odkrywamy. O, i ramka ze zdjęciem. I to jest ten chłopiec. Tak, tak, to jest jego syn. Temu się wydawało, że widział to właśnie to dziecko potem. Uwaga, sprawdzam po kolei przyciski. R2. Nie. R2 się odkłada? Boże, czemu? Skoro A się podnosi, to dlaczego R2 się odkłada? Okej, okay, no to nic. Przed następnym tym, przed dalszym graniem niestety, ale nas rozciąganko czeka. Ja się zastanawiam dalej, po co były te piedestały w Layers of Fear. Ja też nie mam pojęcia, nie wiem o co kaman. W ogóle ja wam tego nie mówiłem, ale mogę wam teraz powiedzieć, jak się rozciągam. Co do Layers of Fear 2, to uwaga, gra ma trzy zakończenia. Nie, ja chyba wam o tym mówiłem, możliwe. Gra ma trzy zakończenia, to które widzieliśmy było zakończeniem złym. Kiedy to ta... Czy ty mnie nagrywasz właśnie? Nie. Nie w ogóle. Zakończenie złe, gdzie ta łysa laska mówiła, o, że coś tam, jednak nic nie zdziałałeś, jeszcze będę musiała czekać na przedstawienie, bla, bla, bla. Mówiłem, ale mogę powiedzieć, no. Więc to było to złe zakończenie. Pośrednie zakończenie to jest właśnie z tym jakby ratowaniem tego chłopca, ale w ogóle jak je uzyskać, to nie mam pojęcia, że... Że co? Że ten chłopiec, z którym tam byliśmy wcześniej i tak dalej, no to, że go ratujemy i widać go w takim wspaniałym domu, to jakby ma szczęśliwe życie i sobie tam z nim rozmawiamy, czy coś takiego. A prawdziwe zakończenie... A mi kark strzela. Prawdziwe zakończenie jest takie, że podchodzimy do lustra i się okazuje, że my, nasza postać, to kobieta. Ale wcale nie jesteśmy tą starszą siostrą, bo ta starsza siostra faktycznie zginęła, tylko tutaj chodzi o, uwaga, transgender, o problemy z tożsamością płciową, że po prostu ten chłopak po stracie tej siostry i tak dalej, wychowany przez tą siostrę, tak bardzo chciał żyć jej życiem, faktycznie mówiłem to, żyć jej życiem, że zaczął się zmieniać w kobietę i tak jakby sam nie miał o tym pojęcia i nagle się okazuje, że on został nie tyle aktorem, co aktorką. No i to w sumie też mówiłem chyba trochę w kontekście tego. Ellen Page, która teraz już nie jest Ellen Page, tylko jest Elliot Page, bo tak sobie wymyśliła. No, dobrze, no, nieważne. A jak mnie tu ręka boli. W ogóle coś jest nie tak z moją prawą ręką dzisiaj. Jak próbowałem coś chwycić mocniej, nawet mikrofale odpalić prawą ręką i ściskałem tutaj tymi palcami wskazującymi kciukiem, to czułem tutaj, jak mnie ręka boli w tym miejscu, a teraz jak się rozciągam, to czuję, że aż tutaj, aż do końca, aż do barku mnie boli. Te piedestały to jakieś super sekretne znajdźki. I tam jeszcze taka księga była. No ale kurde, nie czaję. W sensie, wiecie, ja naprawdę sporo przeszukuję w takich tych horrorach, to raczej przeszukuję te gry, a nie co tak lecę po prostu nie wiedząc o co kaman, bo wiem, że tak dużo osób robi. Ale no, nie czaję. Dobra. Jeszcze tak i myślę, że możemy grać dalej. Chodźmy dalej ich nie zabić. Prawie 22. Jak to w ogóle się dzieje? Na pewności sprawdzam, czy wszystko jest ok. Wiecie, super tajne znajdźki, których jest 5 de facto. No chyba, że ta piąta się odblokowuje, jak się poprzednie znajdzie, ale ja nie znalazłem ani jednej, no. Trochę pokurwione te znajdźki w takim układzie. Dobra, wyjdźmy. Dobra, tutaj pamiętam, że tam już łaziłem, nic nie było więcej, schodzimy w dół. I tu chyba się spierdzielimy w dół.
Looks like the engine room. Good place to find a generator, right? A, chyba że te sekrety można znaleźć tylko przy drugim podejściu. Tak, to ma sens jak najbardziej. I think I can just wait. Are you okay? Yeah, all good. Just come down. Aha, co zakończyć, to uważam, że chodzi o wybory. No tak, faktycznie było takie, że głos mówił jedno, a ja robiłem na przykład drugie i takie tam. What's up? Fuck! Drugi raz to ten sam jumpscare mnie przeraził. Hello? Okay, okay. Okay, so I'm seeing things, but you're not. Yeah, I think we're all going crazy. I think it might be from that fog. Why would the fog make us go crazy? That fog is fucking with our heads. Maybe that's what happened here in the first place. Why there's nobody left on the ship. This couldn't have anything to do with the plane wreck we dived. I mean, maybe there was a connection. Maybe they made contact. It's a theory, I guess. Oh, God. All right, let's get going. No, dobra, idziemy dalej. No, tak, tak, tutaj właśnie. O, proszę bardzo, jest! Wyprodukowano w Rotterdamie w Holandii. Van Linden Engine Works, no właśnie. Czyli silnik Van Lindena. Tam, dobrze mówiłem, Orang Medan to jest holenderski statek, dlatego też dziwne, że tu amerykańska armia była na tym statku, nie? Ale... Czekajcie, coś się przewinęło. Zotto, ma ktoś punkty na wodę, bo nam chłonta może usnąć? Nie, to było już dawno temu, tak? Tak, tak, to było godzinę temu. Myślałem, że się właśnie coś przesunęło i... Czy ja tam sprawdzałem? Przy pierwszym podejściu chyba tam sprawdzałem, tam chyba nic nie było. Bo coś było... Dobra, tak, było, pamiętam, była to notatka. Ej, znowu się coś... Woda! Znowu... Ale czarodziej, dlaczego mi to robi? Ania... polać? Tak, możesz polać. Lej mi pół! Leję ci pół! Dobrze, nie, to się śmieje, tylko ten, nie. Się mówi, jak klejesz z kimś i już nie możesz pić, to mówisz mu lej mi pół. No, aha, dobra, czekajcie, bo jakby no, nie bardzo chyba przeczytał to i się nie zaliczy. I piciu. Ludzie serio nie widzą tego RN w czarno... Aha, czarnodziej. Okej, okay, myślałem, że po prostu czarodziej jesteś. No i tyle, no. Dobra, tak, i drugie, i teraz się chyba dopiero zliczy. Dawaj, teraz trzy razy lód. A, no tak, faktycznie oni mówili, że na kotwicy kazali go ustawić, dlatego on tutaj nie dryfuje, znaczy dryfuje, że na powierzchni wody, ale nie dryfuje swobodnie, tylko on jest na kotwicy cały czas. Ma to sens. To jedziemy dalej tu. No, powiem wam tak, że odnośnie tego Drank Streama, co Tysia wymyśliła, generalnie my byliśmy zaproszeni za nią, tylko my mieliśmy też inne plany już wcześniej, zanim oni na to wpadli. No ale tak, tam jest ogólnie tak, że piątkowe streamy Tycha robi tak typowo tylko dla widzów, tylko dla subów, czyli właśnie dlatego tylko suby mogą wtedy, tylko subowie mogą wtedy pisać. No i tak, masz rację, było sporo osób po prostu i był chaos, więc my byśmy jeszcze dołączyli tam z Anią, to i tak byłby chaos. W sumie on nam nie był potrzebny totalnie. Tak go szybko straciłem. Ale jeżeli dwie osoby będą, to może się przydać. Half the
ship is submerged. It could be a lifesaver. Ta no, Leafik to w ogóle jest jakiś kurwa przeagent. Ale nie włączyliśmy prądu. O kurwa, nie włączyłem prądu, zapomniałem o tym. Więc pomoc nie przybędzie. Ale to i tak planujemy odpłynąć statkiem, więc no. Kurwa, nie, myślałem, że to się odpali od tak, ale zapomniałem, że to właśnie to odpala. Także niewłączony ten, niewłączony prąd. Ale jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to przynajmniej nie zginą ci żołnierze, nie? No bo ich nie wezwaliśmy, to nie zginą. No i go tu rzucił, a on potem się obudził i to nie były jakieś tam majaki, tylko faktycznie tam ten się obudził. Okej, tutaj będzie niestety, wiecie, klikanie. Tak wystają, tak gapią się. Cholerny młot. Dobra, skupiam się, uwaga, cicho, skupiam się. Udało się. O, fuck! O, shit! No tak, i w ten sposób odkrywamy coś innego na pewno. Why would he do this? We have to be very careful. No ale ten wygląda, że nie żyje. To jakim cudem on potem wstał? Nagle się obudził? Czekajcie, tu mi coś pokazuje. Ale nie wzięliśmy tego kapa. Inspekt. Dobra, dawaj inspekt. Co on tam ma? O kurwa. A nie wzięliśmy tego. Dziabonga. Oczywiście ona z tym chodzi. A, świetnie, że dochodzimy do tego samego miejsca, co wcześniej. Okej, teraz się skupiamy. Ale to jest irytujące, że... A, on to zabrał wcześniej? Myślałem, że on to zostawił. Dobra, cicha. Siedaj stary na domówce i pierdolnij ten blablabla. Dobra, cichutko, skupienie. Skupienie. We can't risk moving. Tak. Zamknij! Znowu to samo. Ej! Trafiałem, już bez jaj. No okej, okay. No i w to samo weszło. A tutaj będzie... O! Okej, okay, walnął w ten zbiornik, więc on jest bezużyteczny już, ale... No dawaj! Ale ten brat jest... cipcią. Yeah, totally. I mean, these doors were meant to withstand all sorts of...
Stop. Damn it. Ale to jest irytujące, że dochodzimy... Nieważne co robisz, tak dochodzisz do tych samych sekwencji. Okej. Okej. None of you move. None of you go all changing on me now. Turn around. Slow. Real slow. Dobra, teraz tylko jej nie zabić. Okej. All right. Not changing. None of that. Raise your hands up. Slow. No, no. Not like that. I said no changing. Please. We've got no problem with you. We just want to get out of here. Please. I'm sorry, but if you're breathing, then you don't got much of a choice in the matter. You don't got a say. Not again. It's all gone changing on me! What? What's changing? Stay away! Stay back from the mist! What? There's no mist, man! Don't breathe it! Don't breathe the mist! Najpierw, że on się bardzo szybko skapnął. Why can't we breathe the mist? What does it do? It's life! Bringing things to life that shouldn't be alive! It's inside now. Inside with us now. Please just calm down. Stop. Stop. Nawet się nie odzywam. Nie próbuj inaczej dialogu prowadzić niż to, co wiem, że jest okej. Why would you say that? Why are you telling me what to do? Yeah, you breathed in the mist. No. Sobie bzdurą, że tak. Coś tam jest za tobą. Okay, all right, look. There was, you know, something back there. Maybe a mist or a fog, maybe? A nie, że tam coś było. I told you. Did you breathe it in? Nie, wstrzymaliśmy oddech. No, look. We held our breath. We did not breathe any of that stuff. Mhm. Oh, really? I know you're all fancy divers, but you expect me to buy that? We've been down here for hours. No, my byliśmy na zewnątrz akurat. You've been holding your breath this whole time. You're holding your breath right now. Oh God, it's in me. I got the mist in me, don't I? Huh. It's in me, isn't it? I can feel it swirling around in there. It's changing me. Inside. Grab the pistol. Nie, nie wiem co. Odwróć uwagę. No, no. I can't see it. You're all right, man. There's no mist. Stop. Stop lying. Teraz będzie chciał znowu do nas strzelać. No kurwa. You're just lying. The mist is inside. Latarka. Hey man, come on. Just put the... Dobrze, wolę, że tak. Widzieliście latarkę? Utknęła w przestrzeni, on ruszył ręką. Latarka cały czas się zgliczowała w jednym miejscu. Okej, okay, najważniejsze jest to, że laska żyje. W sensie Julie. O to mi chodziło. Nie wiem, czy coś by to dało, wiecie, ja bym... O, nagle się jakiś panel metalowy tutaj zrespił na tej tym. Najważniejsze jest to, że żyje Julia, wszystko jest ok, możemy iść dalej. O, demet. Dobra, dobra, udało się. Ale to trochę irytujące, że naprawdę niewiele się udało. No nie wierzę! Ej, znowu, przyładowanie kolejnego rozdziału. Znowu się porąbało coś, popatrzcie. Patrz, o. Interfejs użytkownika gier. Video driver crashed. Fajno. No cóż, no to nic, musimy to zresetować, włączyć jeszcze raz. Trzeba było nic nie robić, dać mu się zabić. Ale tam nie ma, widzicie, jak są dialogi, to są trzy opcje, nie? Możesz powiedzieć A, możesz powiedzieć B, możesz przemilczeć. A w momencie, kiedy są tylko dwie drogi, tu mogłem albo próbować łapać pistolet, albo go próbować odwrócić jego uwagę, że wcale nie. No to
To nie ten Xboxowy overlay ci wszystko pierdoli? Znaczy no, jak, ale jaki Xboxowy overlay? To co się teraz włączyło, to jest Xbox, to jest aplikacja Xboxowa, na której są te gry. To tak jakby, wiesz, inny Steam. No. Ja gram na Xbox Passie, to nie jest na Steamie, ani na innej platformie, tylko właśnie na Xboxowym. Tak się to po prostu nazywa, Xbox. No, Microsoft nie umie w nazwy, okej? No. Okej. Matters of the Heart. I mogę kontynuować historię stąd? No to chyba... A i znowu były dwa strzały, jeden w przestrzeń, a drugi sobie palnął w łeb, a tamtym razem najpierw Julie, a potem siebie. I znowu słychać dwa strzały, tym razem Alex tutaj to usłyszy pewnie. No. Tylko pytanie, kto włączył generator, ale jak przyszedł Olson przyszedł, to powiedział, że generatory są włączone, coś tam, więc jedyna opcja, że to on to zrobił. Bo ja tego nie zrobiłem, ale to nieważne. Okej. Czyli Jimmy Olson nie zginie, to dobrze. A, znowu przyjdzie Olson teraz tutaj. Znaczy Olson. O, świetnie. No przestańcież, no. Jaja se robicie. Okej, okay, uff, przynajmniej się spłoszył, uciekł. Come here. Just stay by the radio. Don't run away. I wouldn't dream. Jednak ściągnie tu fleece jeszcze, okej. Okay. I saw the big guy. He had the distributor cap. Tam jest z tyłu ktoś był. Z tyłu musiał być ten. Kurator. Był w drzwiach na 100%. Dzisiaj się zaczęło crashować, więc albo jest granie po chapterach, albo coś ze sterownikami się pokrzeniło. No właśnie, może trzeba doinstalować i zainstalować znowu, nie wiem. No tak, ale koniec końców to Olson właśnie, nie Olsen od Olsena wziął, w sensie ten, jak mu tam. Okej, przez chwilę byłem nią, a teraz jestem nim, czy byłem cały czas nim, nie wiem. O Jezus Maria, no koni tutaj. Aha. Ale będziecie za nim iść, on ma wielki młotek. No. Dwa szczały. Co to jest? A, co to za znaczenie? Jakie to ma znaczenie? O hej, czyli teraz koni został, a Fliss i Alex są tutaj. Ciekawe. Koni będzie tym, który będzie czekał do końca. Dobra, to się przynajmniej zaczęło coś, czego nie mieliśmy wcześniej. To na pewno. Nie wiem, na co mam kurwa popatrzeć, kościół. Na korytarze, czy co? Okej, tu jest dziura. Ale tam ktoś stał. Teraz już nie stoi. No nie wiem. A ja bym na przykład odszedł... Aha, dobra, bo tu wszędzie jest podłoga pozapadana. O! Ta, a to Fliss już nie przejdzie. A, to duchy są, dobra. Tak, on widzi duchy. Ona widziała zombiaków. Zostawił młotek, Boże, w końcu. Dobrze by było, żeby zostawił, bo to przez ten młotek zginął Jimmy Olson, czyli koni. Stanie mu pikawa? A jednak. I'm not gonna make this jump, Alex. I'll have to find another way around. No, to w plewo, nie? No szkoda, zostaliśmy sami. Musimy iść do ducha. No trudno.
Siema, panie Tivolcie, gdzie mój alert na streamie? Alert na streamie? W sensie? Tak, bo zasubskrybował i nie było alertu. A to dziwne. A, tak, bo ja to mam jeszcze nieustawione, wybacz. Stary, wybacz. Nie, bo oczywiście miałem to ustawić dzisiaj, ale mi się nie udało, bo... W ogóle dzisiaj ja przyszedłem tutaj ustawić wszystko dopiero na o 7 i o 7.15 ustawiłem, że na 7.15 zaczniemy streama, dlatego że do 7 siedziałem z Andrzejem i go usypiałem. Miałem to ustawić, nie ustawiłem, jeszcze nie mam tego wszystkiego niestety poustawionego odpowiednio i nawet nie wiem, czy dobrze się do tego zabieram, ale no, mniej więcej wiem, co z tym zrobić, nie? Natomiast no, w sensie, żeby przez Stream Elements to zrobić, nie? Natomiast, no... Mam ustawione, ale tylko na... Mam ustawione cheerowanie i subskrybowanie tylko wyłącznie na głównym ekranie. Tak, zrymowało się. Ale dzięki, ziom, za suba. Okej. Okay. Pralnia. To są kotły do prania. Tu jakiś sobie zawiniątko siedzi. Kurde, oczywiście nie poszedłem tam, gdzie powinienem. A tutaj przyszedł Olson i go jedzą szczury, o Jezu. Łe! No. Świeże mięsko, no kurde, panie. A, jest ten distribution cup cały. Tak. Nie wiem, ja bym je jakoś spróbował przegonić, chociaż one są... Mogą być zjebane. A myję sobie łóżka. Jak cię nie atakują, to było nim nie rzucać. Wiedziałem, że tak będzie. Że się będą rzucać. Było ich nie atakować. Kurwa, ugryz mnie. No, świetnie, jeszcze wpadł, bo jestem w gamonie. No ja pierdzielę, to było to. Ej, ale nie wiem, czy wezwaliśmy pomoc koniec końców. Nie wiem, czy ona została wezwana, czy nie, bo ja nie podałem koordynantów. Oh shit. Ale te szczury też mogą być tylko w jego głowie. Tak, śrubokrętem będziesz się... No nie, to jest nóż. Bronił przeciwko szczurom, tak? Wściekłe kurwy szczury. No! Who are you? Ten ktoś się ma dwie głowy, to jest to coś, co było, wiem. Pamiętacie ten grób, w którym były tak jakby dwa ciała złożone i wyglądało, że what the fuck, co to jest, nie? Ale on wie, żeby tego nie atakować, bo przecież to ten. Dobrze, że nie zaatakowałem, w sensie nie dałem rady, ale no. To są dwie osoby, Julia i Brad. A to co? Szczur z niego wyszedł. Nie, 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 nie mogę nikogo atakować. Tak, on musi się spróbować ocucić. Tak, Fliss. It's okay. To jednak ona. A tak, zesrałem się. A nie, zniszczyłem. Tak. Ale zjebałem tą sprawę. Zły przycisk nacisnąłem. Jedną tylko. To jedna głowa do drugiej. Co do kurwy. No właśnie, bo oni widzieli to wcześniej, więc jakby mózg im to podpowiada. No i co? Ale w końcu nie podałem faktycznie tych koordynantów w rozmowie. Ja nie wiem, czy teraz cokolwiek się tutaj uda. W sensie przylecą, nie przylecą? W sensie radio działa, nie? Z powrotem, więc... Powinni przylecieć. O, proszę bardzo. Nikt się nie musiał, kurwa, nigdzie fatygować. Po żadne złoto, po nic. Okej, okay, całkiem szybko się to nagle skończyło. Czy ta końcówka się mocno może różnić?
pytanie, co dalej? Po prostu tu siedzą. Aha, czyli nie przylecą, bo nie podałem koordynatów. Co jest głupie, bo przecież radio powinno było teraz działać, tak? Duke of Milan? No engine. Guess that's pretty much the end of it. Best I can figure it. We got a couple days. Maybe more if we can collect some rainwater. You know, I was hoping to die with a little more style. Naprawdę? Wszyscy umrą i wszyscy się teraz cieszycie, że umrą, tak? Bo nie podaliśmy tych jebanych koordynatów. Ale przecież idea była taka, żeby włączyć prąd, żeby radio mogło działać, żeby móc się z nimi skontaktować. I nie? Co do chuja, że tak zapytam? Czy jednak wyszło na wasze? Tak, no. I think I'm gonna go back in. No. No way. There's gotta be some food somewhere in there, right? Ashen. 70 lat. Ten statek ma. Zotto! We're gonna starve out here. I'm gonna take the. Best ending, ale coś mało się działo, to oznacza, że czas na wodę. Maybe I'll catch a current. Run into a ship lane, maybe. Duke's not going anywhere. It's better than what's in there. All right. No i woda. I'm taking the Duke. Dzięki, no. I can't face going back in that place again. A ja napiłem się tamtego, czy nie? Co? A wypiłem tamto? Wypiłem. I'm gonna stay here with Alex. Okay, dziękuję. I don't know how this is all gonna end, but I wanna end it together. Ciekawie. Nie, pusz szklanki. Spokojnie. No, ciekawe. Inne zakończenie. Całkiem szybko podjęli tą decyzję. This is. I'm not gonna let you down, man. I'm coming back for you. I know you are. Ale naprawdę, to największe w tym momencie faktycznie mają 5-litrowy baniak. Tak, jasne, już. Największe szanse mają tak naprawdę wejść na Duke of Milan i spróbować faktycznie podryfować, nie? No, tu na pewno nie jest bezpiecznie, a tym bardziej nie ma jedzenia, no już bez, kurwa, przesady. Ej, kurde. No właśnie, głupio, bo ja zacząłem akceptować to wszystko i nie wiem koniec końców, czy ile wypiłem szklanek wody, bo chciałem na bieżąco odhaczać, a tak to bym na koniec streama wiedział, ile tego wypiłem. No i koniec, i tyle. Ciekawe zakończenie, takie nagle, o kurwa, nic więcej nie zrobimy. Congratulations. All your charges are still breathing, and that's something. Aha. I suppose. Przynajmniej wszyscy oddychają. Things became a little intense, but Alex kept his nerve. Well done. Żyją, ale nie żyją. Tacy bohaterowie Schrödingera. Distributor cap. Boom. No. Unfortunate. Poprzednio udało mi się tą zatyczkę odzyskać, ale trzy osoby zniknęły. Decisions made in a hurry, in a panic, made with the heart instead of the head, or vice versa. Nie, po prostu nie zdążyłem wcisnąć przycisku. Take a long time to have repercussions. A z Activity Feeda można zliczyć, okej. Okay. Dobra. Chyba nic więcej nie powie nam ciekawego. Tak, wiem, nieuniknione jest nasze spokojne poddanie, ponowne spotkanie, o.
Bo nie podał koordynatów, tylko krzyczał, że trzeba pomocy. No dobra, okej, okay, ale nie pomyślałem, że kurwa... Jakby... Nie wiem, staram się odbierać zawsze historię jako całość i nie patrzeć na to, że zrobiłeś A, więc stało się B, dlatego że jest jeszcze cała ilość pewna różnych innych czynników, które też są dookoła. Więc poszli włączyć prąd, notabene nie my włączyliśmy prąd, ale zrobił to Olson, no tak trzeba przyjąć. Prąd został włączony i radio z powrotem zaczęło działać. I w poprzedniej wersji, kiedy to Jimmy Olsen, czyli Connie, był przy radiu, ono się włączyło, on wtedy jeszcze zdążył coś powiedzieć do tych żołnierzy, po czym radio wybuchło. A tutaj tej sceny zupełnie nie było. No. Więc jakby logiczne dla mnie jest, że powinien te koordynaty jeszcze podać, ale nie podał, okej. Okay. Więc w sumie powinniśmy spróbować jednak odzyskać ten cholerny ten cycek i zobaczyć, jak to pójdzie. Tylko właśnie, jak to jest scene selection, continue, the end, load story. O boy, ale tu mamy tak. A czemu nie mogę zrobić complete the game to unlock this option? A czy ja właśnie nie... Naprawdę? Czyli to mi daje, muszę ukończyć grę do końca, żeby to mieć? Ale jeżeli będę teraz kontynuował The End, to po prostu pokażą mi się napisy i nic więcej, tak? Co za bullshit. Jakby, aha, wystarczyło otworzyć, a no tak, musimy napisy końcowe zobaczyć, fajnie. Super, super, gro, dzięki. Otworzyć okna i przewietrzyć. No faktycznie, no nie wywietrzało przez 70 lat. Znaczy to trochę bez sensu, że nie wywietrzało przez 70 lat i myślę, że w ogóle wszystkie te szczury, które tutaj widzieliśmy, są nieprawdziwe, bo jak szczury żyłyby przez 70 lat? Znaczy wiem, że się nie, że miałyby tak stare, tylko jak mogłyby się rozmnażać i odżywiać? Czym? Bo te trupy, które tam są, to też właściwie tych trupów, które oni tam widzą, prawdopodobnie też nie ma, no bo po tylu latach trupy nie miałyby na sobie tkanki żadnej, no tylko same kości by leżały. Boom. Unfortunate. It's all about decisions, isn't it? Decisions made in a hurry, in a panic. Made with the heart instead of the head. Saskia, ja robię quick loada nawet jak przez moją decyzję w Dragon Age postać zrobi się smutna. No. Fajnie było to wymyślone. Znaczy, wymyślone nie do końca, ale fajnie to działało w Star Wars The Old Republic. Notabene to jest właśnie twórców Dragon Age'a, czyli BioWare. To jest MMO. Ale tam było tak, że dialogi, jak się prowadziło. Maybe in little hope, maybe somewhere else. Tak. But be certain, we will meet again. Mogli się zamumifikować. No dobra, no jest jakiś tam pomysł, że mogli się zamumifikować. W sumie słone powietrze na oceanie może dojść do mumifikacji, to prawda. Dobra, tutaj. Skipniemy wszystko, co możemy. Może ten cały statek nie jest prawdziwy, tylko się nawdychali przy wraku samolotu. Okej, okay, zobaczmy co teraz. Tu się nic nie dzieje i co, dojdzie do bójki między nimi z głodu, bo tak też jest, nie, że jak kogoś śmierć głodowa dotyka, to czasem mogą się rzucić sami na siebie we dwoje. Ona go zje, no tak wygląda, jakby go chciała zjeść. Przez oddalającą się kamerę na oceanie nawet nie wiesz, czy statek płynie, czy stoi w miejscu. Ale dziwne. Tak, faktycznie jedna decyzja. Nie podałem koordynatów, koniec.
ale osiwia mogli się też rzucić do wody. No, no i co z tego wyniknie? A tu jeszcze możemy zobaczyć coś. Julia? Boże święty, Alex! I druga tak, że wyjebałem korek, no ale to jakby nie była moja decyzja, tylko brak szybkiego zareagowania. Co tu, koleś z babcią poszedł, czy co? No tak wygląda na bardzo starą kobietę, jakby z babcią tam łaził, chociaż tutaj się darła, jakby była młodsza, ale cóż, to zapowiedź trzeciej części, drugiej chyba, to jest Little Hope, to wiem, niestety musieliśmy to obejrzeć, ale wiecie co mi nie pasuje? W kolekcjach... No, tu jest jeden nowy obrazek, bo to jest podpowiedź do Little Hope. O, Zotto! This time let's kill them all, hehe. No, właściwie to trochę zabiliśmy ich wszystkich, ale to jest tak jak w Until Dawnie, gdzie wszyscy muszą przeżyć, no ale tak naprawdę Josh nie przeżywa, Josh się zmienia w Wendigo potem. To jest okej, to jest to z tym, że tu jakaś dziewczyna się wiesza, okej. Ale... Jest jeszcze jedno dziwne. To wiemy, to jest Alex z Olsonem. Co to jest to? Gościu z kosturem tutaj jakiś przychodzi, tam jakieś świeczki się palą. O co tu, Kaman? To jest jakaś, nie wiem, rzecz, którą przegapiliśmy tą... Fleece, bo Fleece była w takiej tej sali i tam były stoły zastawione i może tam były świeczki, może takiego kogoś mogła tam spotkać. Ja absolutnie tego nie spotkałem, nie mam pojęcia, co to jest. No właśnie tak mi się... nie, to nie jest do Little Hope. To jest do Little Hope? To jest do Little Hope na pewno. A to druga podpowiedź do innej gry też było bez sensu. Little Hope jest jedna do trójki. No to tak, no to wiem. A to jest... twój stary po Sylwestrze. To jest podpowiedź do dwójki. No ale pytanie, co to jest kuźwa to? No tylko na tą salę balową mi wygląda, którą Fliss odwiedzała. Dobra, zobaczmy jeszcze tak. Teraz możemy wybrać scenę. Czy się uda w to, wiecie, wbić tak, jak powinniśmy się wbić. Scene selection, bo nie wiemy nawet, które zostały pominięte, a które nie. Matters of the Heart. Junior, okej. Okay. I tu jest The End. A wcześniej chyba nie było w ogóle tego rozdziału. Może był jakiś inny, nie wiem. Overwrite or create a new one. To jest z tego, sala balowa, no właśnie. Dać overwrite? Czy dać new save? Damy new save dla pewności, ciul. Trudno. Też bym taki kostur z czaszką chciał. Niestety niepomijalność tych cutscenek jest troszeczkę dobijająca, no już trudno. Zaczynamy odtąd, ale nie, tutaj z tego co widzę to nie będzie miało znaczenia, czy my się... Przestraszymy Olsona, czy go nie przestraszymy? I'm gonna check the next level. There might be some more gear down there we can use. I'm not going far. Just wait by the radio. I'm gonna hang back here as well. W tym momencie jedyną naszą opcją jest właśnie ten distribution cap. Po prostu go nie zjebać. A spróbujemy teraz tak zrobić, żeby Olson jednak nas nie zauważył. On i tak zginie. Uwaga! Ha!
A jednak, znowu zwariował i pobiegł. I tyle. Chciałbym się, wolałbym być Jedi. Nie no kurwa, Jedi to zawsze fajnie można być. Masz fajny miecz. Podduszać ludzi zależnie od uznania i potrzeb. Nie wiem, idziesz Alex, czy kurwa nie idziesz? Lezę albo nie lezę, halo? Czemu znowu się gapisz gdzieś, albo po suficie, albo po tym? Ja totalnie tego nie rozumiem. Czemu zawsze postać, którą jesteśmy, gapi się w jakąś kurwa dziwną stronę? O, siema! Steve Play Games, witam serdecznie, kojarzę z filmów Ziemniaka. O, popatrz, no to, to miło. To chyba się rzadko zdarza, że ktoś od Ziemniaka przyjdzie do mnie, ale mi miło. Bardzo. Gdzież ja polazłem? Dobrze poszedłem, źle poszedłem. Aha, okej. Okay. Tylko Anakin dusił, bo miał fetysz. Nie no, zadaj mi ten. No tak, w sumie tak, to racja. Twoja dziewczyna mogła właśnie dostać kulę w łeb, ale nie, co to za znaczenie? Wiem, że był Pączek i Rafał, tak? A to mówisz o tym bardzo dawnym jeszcze pierwszych filmach na kanale Ziemniaka, jak byliśmy tam w tej lokomotywowni, tak? Look at that shit. Mhm. Dobra, teraz na spokojnie. Dobra. Nawet Darth Plagues the Wise chciał się w to bawić do... Tak, cóż. Podduszanie przez Skywalkera. Na YouTube widziałem jakąś kompilację z Clone Wars, jak Anakin co chwilę kogoś dusi i miał taką twarz, że jakby go to podniecało. Wiecie, miał tą swoją tą Ashokę, nie? Przyboczną. Ciul wie, co tam się działo. Dobra, idziemy. Dobra, zanim podejdziemy do tych szczurków, to jeszcze spróbujemy zobaczyć, czy coś innego znajdziemy w tym pomieszczeniu. Czekajcie, tu jest powrót, okej. Okay. Tutaj nic, tak, tutaj coś powinno przejść za nami, tak, dobra. Tutaj nic, gościu patrzy w kurwa w podłogę tak ostro. Podłoga najlepszym przyjacielem. Aha, no kurwa, chciałem podejść w inną stronę, a jednak podszedłem tu, gdzie nie chciałem iść. Oj, Boże. Fuck! Tak, on się położył, kurwa, w windzie oczywiście. Czy właśnie wskoczyła woda? Tak, wskoczyła woda. Czy ja wypiłem poprzednią? Wypiłem. Ale będę sikał w nocy. Dammit. Cooldown na wodę zszedł, tak. Tak, może mi dolać. Okej, okay, teraz tego nie zjeb Hunta. Dziękuję. Okej. Okay. I po sprawie. Zostawił ten distribution cup. Nie celujemy.
Who are you? Król szczurów. Ale w ogóle co to za jego strój jest taki w tą taką dziwną siatkę? Tak jak jakiś strój do motion capture to wygląda. O właśnie, co to jest to? No, normalnie jakby ktoś na niego narzucił tło z Photoshopa, nie? Klasyczny przykład z obcego. I tu znowu nie należy atakować nikogo. Bo tak to albo dźgnę ją, albo dźgnę siebie. Tak, i ona wyczuła jego zawahanie i... I go po prostu odrzuciła, żeby mu nóż wytrącić z ręki. Hey, it's okay. Oh my god. Oh my god. Fliss. Gotcha. Czyżby się udało? Czyżby było idealne zakończenie? No kurwa, nie wiem, nie do wiary! No nie wierzę! Patrzcie na to! Zrobiło ci grę znowu? Tak, coś jest nie tak, jak dokumentnie z tą grą. Znaczy coś z aplikacją Xboxa, spróbuję potem ją przeinstalować, ale spoko. Nic się nie dzieje, bo tutaj jakby i tak gra się za... bo to krawędzi. Tak powinni nazwać, ktoś powinien zrobić, jakieś studio deweloperskie powinno stworzyć własny engine do gier, który będzie nazywał się Crash Engine. Po prostu będzie crashował co chwilę. Więcej bugów niż w Cyberpunku. Wiesz co, no to ciekawe, że nie działo się tak do tej pory, dopiero dzisiaj. Dzisiaj normalnie działa sterowanie, gdzie dwa dni temu działo tragicznie, ale z jakiegoś powodu... wszystko się psuje. Wyobraź sobie, jak cię wypierdoli w środku czegoś ważnego, ale to się tylko pomiędzy ładującymi się rozdziałami dzieje. Play alone i musimy dać po prostu continue. Trzeba zrobić gierkę Crash Engine, gdzie non-stop będzie coś crashować. Czemu nie mogę continue? Aha, muszę load zrobić. I muszę dać... O, tu jest data. Ogólnie to jest 22.39, czyli to. I teraz continue. Okej, okay, to ma sens. Za dobrze Han cię idzie, dlatego ciągle wywala. Hey, tak, to prawda. It's okay. Oh my god. Oh my god. Fliss. Tu coś było nie tak z pracą kamery, generalnie coś poprzeskakiwało dziwacznie. Dziwnie wygląda ta kobieta. No właśnie dziwne miny tutaj stroiła, ale no cóż. Taka smutna muzyka. Widziałem, jak się tekstury doczytywały. No nie. W cutscence. Dobra, chodźcie, chłopaki, dziewczyny. To się przyszedł z bratem najpierw przywitać, nie z laseczką. A ona potem mówiła, nie, jednak z tobą zostanę. No i tu już tą cutscenkę widzieliśmy. Po prostu wszyscy uratowani. All right. Let's try it. Piękny silnik dieselka. Koni to jednak mógłby się zdecydować, czy jednak woli siostrę, czy Fliss. No i dobra. I dawaj. Aż ciekawe, jaka tu będzie cutscenka potem, nie? No. To się tak nazywało. Manchurian Gold. That turned out to be quite a bit different than we expected. You know, I just keep going over it and over it.
and it doesn't make any sense. You know, just, and I know what I saw. I just don't believe in whatever it was that I saw. I saw Alex. It wasn't Alex. It was someone else. But they looked just like Alex, and he was sneering at me. Fucking rich kids. Ten zamiast znowu przytulić swoją dziewczynę, to przytulił brata. What? Ten, no, powrót do piwka. Ale musi to piwko zajebiście smakować tam na tej łódce po takich wydarzeniach. Bo ja mam jeszcze połowę lemoniady piwnej. Aha, no to się napiłem, a nie resztę wypiję. Bo w ogóle to było twoje piwo. Ale cóż, bros before hoes, aho, oh shit. I cyk, z wody wyskakuje góra lodowa, wszyscy giną. Koniec historii. No, powiedz, że jesteś ze mnie dumny, panie kurator. Congratulations, all your charges are still breathing, and that's something, I suppose. No chyba poszło idealnie, nie? Things became a little intense, but Alex kept his nerve. Well done, Alex. Well done, you. Jesteś zwycięzcą. Co się stało? Till we meet again. Maybe a little hope. Maybe. Ej, wyzerowała to piwo, no. Fajne. Przeczytam, co Sadka napisał. Co? Czy kto napisał? Inevitable. Ale nie wiem kto. Coś w tym jest, o fajnie, że odpowiadam sama sobie. No tak. Ciekawe, czy w The Dark Pictures Anthology faktycznie będzie gier na całą dekadę, jak zapowiedzieli. Z tego, co wiem, to zapowiedziane są 4 części. I 2 już mamy, czyli właśnie Men of Medan i Little Hope. Ale nie wiem, czy zapowiadali trzecią. Wydaje mi się, że... Znaczy nie wiem, pewnie jak graliście w Little Hope, to wiecie, że tam jest podpowiedź do gry i pewnie tytuł już będzie ci znany. Będzie wam znany. Ja nie mam pojęcia, jak się nazywa ta trzecia część. Ale nie ma żadnego zwiastuna na razie chyba po to. Chyba, że w Little Hope było, nie mam pojęcia. A tu co? A tu ten biedny ziomeczek został sam, jednak żyje. Co dziwne, bo sprawdzaliśmy go i nie żył. Oj, znalazł młotek. No ale przecież chyba nie przybędą ci żołnierze, bo to byłoby bez sensu. Aha, że antologia będzie na dekadę, czyli że 10 gier przypuszczalnie, tak? Byłoby miło, naprawdę. No właśnie, nie przybędą, nie wiedzą gdzie. Co się wydarzy? No i znalazł Olsona. Ale jego znowu szczury zjadły, nie? Wstanie. O, został demonem. Ja zawsze w takich momentach staram się patrzeć w tło, czy gdzieś tam kuratora nie widać, czy coś. No fajnie, został demonem, oczy mu się świecą. No dobra, koniec końców. Reflektory w oczach, tak.